Szanowni Państwo, tak jak powiedział Andrzej Walkowiak, nasza wizyta, nasze spotkanie tutaj w Bydgoszczy nie jest przypadkowe. Od początku kampanii prowadzimy akcję Żyj po polsku. Namawiamy Polaków do kupowania dobrych polskich produktów w dobrych polskich sklepach. Na ogół niestety musimy namawiać do kupowania polskich jabłek, polskich wędlin, ewentualnie polskich ubiorów. Ale tutaj w Bydgoszczy sytuacja jest wyjątkowa. Tu w Bydgoszczy, w przedsiębiorstwie PESA, powstał nowoczesny produkt, który może śmiało konkurować z najlepszymi tego typu produktami na świecie. Oczywiście chodzi o wagony, chodzi o tramwaje. Wszyscy wiemy, jak dużą szansą jest rozwój PESY nie tylko dla Bydgoszczy, ale dla tysięcy mniejszych firm z całej Polski. Firm, które są kooperantami, czy które kooperują, czy dostarczają części do produkcji tych wagonów. Wszyscy też wiemy, że rozstrzygnięty 2 lata temu przetarg na unowocześnienie polskich kolei wygrał nie dobry, znacznie tańszy polski produkt. Wygrał bardzo drogi produkt zagraniczny. Dzisiaj okazuje się w dodatku, że ten produkt, czyli osławiony Pendolino, jest produktem zdecydowanie gorszym niż wytwory PESY, niż wytwory polskiej myśli inżynierskiej, wytwory, które powstają dzięki świetnie funkcjonującemu centrum badawczemu tutaj w Bydgoszczy. Okazuje się, to jest informacja z wczorajszego dnia, że Pendolino nie otrzymało homologacji nawet do prędkości 160 km. Ja przypomnę, że warunki tego przetargu były sformułowane w ten sposób, że wykluczały z góry wszelkie polskie firmy. Ktoś wymyślił sobie, że do tego przetargu mogą startować tylko przedsiębiorstwa, które oferują wagony czy pociągi o prędkości minimum 250 km. Wiadomo przecież, że w Polsce nie ma technicznych warunków do tej pory do osiągania takich prędkości, a więc z góry wykluczone były pociągi produkowane tutaj w Bydgoszczy. W sytuacji, w której po pierwsze ten kontrakt wart prawie 3 miliardy złotych, jego realizacja jest opóźniona. Po drugie, już wiadomo, że produkt, który rzekomo miał spełniać najwyższe światowe normy, jest tak naprawdę wybrakowany. Apelujemy do premiera Tuska o uchylenie tego przetargu, rozpisanie go na nowo, ale rozpisanie w taki sposób, żeby warunki tego przetargu nie wykluczały produktów polskich, przede wszystkim produktów PESY. Nie jest to zresztą jedyny przykład tępienia, wręcz tępienia polskich przedsiębiorstw, jedyny przykład szykan, których ofiarą pada bydgoska PESA. Drugi przykład naświetli pan Maciej Marzec. Na początku tego roku nasza bydgoska PESA wygrała przetarg o dosyć znacznej wartości na dostawę 20 pociągów i 10 lokomotyw. Do dziś ten przetarg nie został sfinalizowany w postaci umowy zawartej z zakładami. W tym miejscu chcemy po pierwsze zapytać, dlaczego procedura kontraktowania trwa tak długo, po drugie wezwać do tego, żeby ten kontrakt jak najszybciej sfinalizować. Obie te sytuacje pokazują jednak szerszy problem. Pokazują, jak państwo działa jako przedsiębiorca. Postawmy sobie pytanie, który prywatny przedsiębiorca zamówiłby pociąg kilkakrotnie droższy od tych, które są produkowane na miejscu i spełniający parametry, które są całkowicie nieprzydatne w naszych polskich realiach. To świetnie pokazuje, dlaczego postulatem Polski Razem jest wycofanie państwa z gospodarki. Chcę też zwrócić uwagę na to, bo być może pan premier Tusk, który będzie tutaj za kilka dni w Bydgoszczy, nie jest tego świadom, że w przypadku dalszego opóźniania podpisania umowy z PESO Polsce grozi utrata dotacji unijnej. Czyli czegoś, z czego premier Tusk, po części zresztą słusznie, jest bardzo dumny.
Chcemy też powiedzieć, że wybory europejskie to jest znakomita okazja do tego, żebyśmy dyskutowali o przyszłości polskiej gospodarki, żebyśmy propagowali postawę patriotyzmu gospodarczego. Takim patriotyzmem kierują się rządzący krajami zachodnimi od dziesięcioleci. Tymczasem w dniu, w którym ogłosiłem tę akcję Żyj po polsku, jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska, czyli Paweł Graś, zapytał ironicznie na Twitterze, czy robię to w ramach prymatryzm. To jest wypowiedź naprawdę i bardzo reprezentatywna dla sposobu myślenia ekipy, która dzisiaj rządzi Polską, i równocześnie niesłychanie bulwersująca. Przedstawiciel polskiego rządu traktuje jako kiepski żart próbę wspierania polskich produktów. Mam nadzieję, że w wyborach europejskich 25 maja tutaj w Bydgoszczy, w całym województwie kujawsko-pomorskim, głosy oddane zostaną na przedstawicieli tych partii, które rozumieją, na czym polega nowoczesny patriotyzm gospodarczy. A skoro mowa o patriotyzmie gospodarczym, w ostatni piątek w swoim exposé minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił postulat szybkiego wejścia Polski do strefy euro. Tego samego dnia ten postulat wygłosił również prezydent Komorowski, a wczoraj szara eminencja obozu rządowego Jan Krzysztof Bielecki powiedział wręcz o możliwości uruchomienia specjalnej, szybkiej ścieżki wejścia Polski do strefy euro. Chcę powiedzieć, że Polska Razem jest kategorycznie przeciwna wchodzeniu w dającej się przewidzieć przyszłości do strefy euro. Taka decyzja oznaczałaby utratę przez Polaków równowartości co najmniej jednej miesięcznej pensji. Czy Radosław Sikorski, czy Jan Krzysztof Bielecki, ale także czy Donald Tusk chcą namówić Polaków do tego, żeby zarabiali jeszcze mniej? Przecież dzisiaj średnie zarobki w Polsce są 4 razy niższe niż w Europie Zachodniej. Dlatego wczoraj Polska Razem zwróciła się do wszystkich kandydatów startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego z postulatem, aby każdy z tych kandydatów podpisał specjalną deklarację. Deklarację zobowiązującą do tego, że żaden z tych kandydatów i żadna z partii nie opowie się za wejściem do strefy euro, chyba że taką decyzję poprą Polacy w referendum. Chciałbym też zaapelować do tutejszej, właściwie zesłanej tutaj, jedynki z listy Platformy Obywatelskiej, do pana ministra Rostowskiego. On wielokrotnie wyrażał w sprawie wchodzenia do strefy euro taki sam sceptycyzm, jak mój, jak nasz. Równocześnie w spocie popiera go minister Sikorski, który w piątek poparł postulat szybkiego wejścia Polski do strefy euro. Chciałbym zatem, aby minister Rostowski, ale także sam Donald Tusk jasno określili, jakie właściwie jest stanowisko Platformy, jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie. Polacy mają prawo 25 maja podejmować decyzję o tym, kogo popierają, w sposób w pełni świadomy. My się obawiamy, że za tymi wypowiedziami ministra Sikorskiego, prezydenta Komorowskiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego kryje się pewien ukryty plan wprowadzenia Polski do strefy euro tak cichacza, niejako za plecami Polaków. Otóż kategorycznie stwierdzamy, że nie dopuścimy do tego i będziemy domagali się, aby każda decyzja dotycząca wejścia do strefy euro poprzedzała... Do pierwszego tematu. Czy uważa pan jednak, że kapitał ma narodowość? Przed kryzysem roku 2008 podzielałem takie naiwnie liberalne poglądy, że kapitał nie ma narodowości. Ale kryzys zweryfikował tę sytuację. Pewnie wszyscy pamiętamy ten moment, kiedy na konferencję prasową wyszedł prezes koncernu Fiat i ogłosił swoją decyzję. To była decyzja dotycząca tego, gdzie uruchomić produkcję nowej linii samochodu. Czy w świetnie prosperującej fabryce w Tychach, czy w rzężącej, przynoszącej straty w fabryce we Włoszech. Rachunek ekonomiczny był jednoznaczny. Tę produkcję należało uruchomić w Polsce, w Tychach. Ale prezes Fiata powiedział, jesteśmy patriotami, włoskimi patriotami. Chcemy tworzyć nowe miejsca pracy, przede wszystkim dla Włochów, dlatego uruchomimy tę produkcję we Włoszech. To jest dowód na to, że w gospodarce obowiązuje także patriotyzm gospodarczy, a kapitał ma swoją narodowość. Innym przykładem
tego, że kapitał ma narodowość, jest zachowanie banków. W momencie pojawienia się na zachodzie Europy kryzysu banki niemieckie, włoskie, hiszpańskie, które mają w Polsce swoje spółki córki, zakazały tym filiom finansowania polskich, kredytowania polskich przedsiębiorców po to, żeby przerzucić środki z Polski na kredytowanie firmy w macierzystych krajach centrali bankowej. To jest dowód na to, że trzeba udomowić polski sektor bankowy. Jesteśmy jedynym liczącym się krajem w Europie, który dopuścił do tego, że ponad 80% sektora bankowego znajduje się w rękach zagranicznych. Jakie są tego skutki? Przekonaliśmy się w latach 2008-2011. Zapytam, to jak pan odniesie się do postulatów związanych, żeby ograniczyć obrót ziemią przez obcokrajowców? Widać wyraźnie, że Polacy, którzy chcą nabywać ziemię we Francji czy w Hiszpanii, natrafiają na bariery. Byłem niedawno w województwie zachodniopomorskim, tam problem wykupu ziem, zwłaszcza tych bardzo wysokiej klasy ziem służących rolnikom, jest problemem ogromnym. Przez wiele lat nikt się za to nie zabrał, dopiero ostatnio do Sejmu trafiły dwa projekty, przygotowane zresztą przez polityków i ekspertów związanych z Polską Razem, czy wcześniej ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym. Mam nadzieję, że te projekty zostaną szybko uchwalone, dlatego że w przeciwnym razie po roku 2016 grozi nam niekontrolowany wykup polskich ziem.